Okres Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy w środę Popielcową, jest czasem szczególnego wysiłku wewnętrznego, wysiłku, który ma prowadzić do jeszcze większego zjednoczenia z Bogiem. W okresie Wielkiego Postu zatrzymujemy się na trzech górach i trzeba tajemnice, które zaistniały na tych trzech górach. Bardzo dokładnie rozważyć. Jest góra kuszenia, jest góra przemienienia i jest góra kalwaria. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu sięgamy do tego, co się wydarzyło na górze kuszenia. Ale żeby zrozumieć, Tę wielką tajemnicę, przynajmniej na tyle, byśmy sięgnęli do ogromnego wysiłku pracy nad sobą, trzeba dokładnie pochylić się nad pierwszym i drugim czytaniem, które przypada na tę niedzielę. Księga Rodzaju pokazuje nam człowieka. Nie jest on dotknięty grzechem, jest niepokalany. Ten człowiek otrzymał od Boga nakaz, by nie zrywać owocu z drzewa, które znajduje się pośrodku raju. W którymś momencie przychodzi zły duch do człowieka i kusi go, chwaląc się, że zna Słowo Boże. Tak je przekręcił, tak je zmanipulował, że człowiek daje się wprowadzić w dyskusję. Ileż jest sekt, które potrafią nieraz tak manipulować Słowem Bożym, że ono jest przedstawione. Całkiem w innym zamyśle, w innym sensie, aniżeli ono rzeczywiście istnieje w Księdze Pisma Świętego. Tłumaczy się Ewa, że Pan Bóg nie zabronił korzystać z owoców w raju, ale tylko z jednego drzewa którego owoce dają możliwość rozeznania, co jest dobre, a co złe, że nie wolno tych owoców zjadać. I kpina złego ducha, który jak gdyby śmieje się z człowieka, tłumacząc, nic się Wam nie stanie, tylko zerwijcie i zobaczcie, jak będziecie mądrzy. I człowiek daje się skusić przez złego ducha. Już nie jest człowiek niepokalany. Człowiek już jest dotknięty grzechem pierworodnym. Drugie czytanie z listu do Rzymian świętego Pawła Apostoła bardzo wyraźnie mówi. Wina, jaką człowiek zaciągnął na siebie jest ogromna ale jeszcze większa jest łaska jaką daje nam Jezus. I trzeba się wpatrzeć w Jezusa, jaki jest ogrom zbawienia, który on nam daje. I czas Wielkiego Postu na pewno nam to uświadamia. Wprowadza nas pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia Święta na górę kuszenia. Jezus pości, Jezus jest głodny, Jezus pokutuje za nas wszystkich. I wtedy przychodzi zły duch. I tak jak kiedyś w raju, tak również na górze kuszenia względem Jezusa chwali się, że zna słowo Boże. Pierwsza pokusa dotyczy chleba. Szatan kusi Jezusa, zamień te kamienie w chleb, zaspokoisz głód. Ale też, jak gdyby diabeł podsuwał pewien skrót uwolnienia od grzechu, pewien skrót zbawienia. Rozwiążesz problemy głodu. Problemy między ludźmi, gdy będą mieć pokarm. A Jezus mówi: Nie samym chlebem żyje człowiek. Zdarza się, że niekiedy nawet rekolekcje się w taki sposób organizuje, że ogromny wysiłek w tej organizacji jest skierowany na gastronomię. Na to, żeby było jedzenie, żeby było spanie, żeby wszystko było pięknie, ładnie. Jezus mówi: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Trzeba sięgać do słowa. I diabeł przystępuje do kolejnej pokusy. Wyprowadza Jezusa na ruch świątyni i mówi do Jezusa: Jeśli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem aniołom swoim, da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie poranił swej nogi o kamień. Dziwna pokusa, którą kieruje szatan do Jezusa. I Jezus nazywa to kuszeniem pana Boga. Może niekiedy być takie kuszenie, nawet w okresie bardzo świętym, jakim są rekolekcje święte. Podpisz tylko deklarację. Na przykład, że nie będziesz pił, a już będziesz wolny. Nie. Potrzebny jest ogromny wysiłek, potrzebny jest ogromny trud. Niekiedy na rekolekcjach trzeźwościowych widzimy, jaki wielki wysiłek podejmują ludzie, którzy wprawdzie decydują się na rok abstynencji. Ale ile ich kosztuje, by swoje problemy we właściwy sposób rozwiązać w rodzinie, w domu, względem dzieci, względem żony, czy też odwrotnie, żona próbuje względem męża rozwiązać swoje problemy. Diabeł decyduje się kusić jeszcze raz Jezusa. Wyprowadza go na ustronie, na bardzo wysoką górę. Pokazuje wszystkie królestwa i mówi oddam to Tobie, ale oddaj mi pokłon. Ogromna bezczelność złego ducha. Przecież tego pokłonu nikt nie będzie widział. Ten pokłon będzie oddany Bożkowi, którym jest szatan. I Jezus mówi: idź precz szatanie, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Nie można być dwulicowym, pokazywać, że jest się idealnym, że jest się wspaniałym, a pokryjomu oddawać pokłon jakiemuś Bożkowi, jakimś namiętnościom, jakimś. Swoim własnym niedoskonałościom. Te trzy pokusy i odpowiedzi na to kuszenie złego ducha w sposób szczególny wybrzmiewają przy konfesjonale. To tutaj człowiek się dowiaduje. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z Bożych. Jezus mówi: Nie będziesz kusił Pana Boga swego, myśląc, że na skróty osiągniesz doskonałość. I przy konfesjonale człowiek musi wyraźnie powiedzieć nie chcę znać żadnych Bożków. Jedynym zbawicielem moim jest Jezus Chrystus. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Wtedy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus ale napisane jest także nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. I jemu samemu służyć będziesz wtedy opuścił go diabeł a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu